Każdego roku w Polsce powstaje minimum 10 milionów ton odpadów komunalnych. Te odpady w większości są zagospodarowane poprzez składowanie. Wyobraźmy sobie, jak ogromna jest góra śmieci de facto, które trafiają jako zmarnowane źródło zielonej energii na składowiska odpadów w Polsce. Ta ilość sięga 4 milionów ton. W rozwiniętych krajach Europy Zachodniej zaledwie 8% odpadów jest składowanych. Reszta jest kierowana do takich sposobów odzysku, ażeby wydobyć z nich jak najwięcej dobra, albo w postaci surowców wtórnych, albo w postaci energii, którą tak jak tu w instalacji w Poznaniu odzyskujemy. Co roku do instalacji ITPOK w Poznaniu trafia i będzie trafiać przez najbliższe 25 lat 210 tysięcy ton odpadów, z których potrafimy odzyskać 300 tysięcy gigajouli energii cieplnej i wytworzyć 128 tysięcy megawattogodzin energii elektrycznej. Ta ilość energii swobodnie zaspokoi potrzeby energetyczne, jeśli chodzi o ciepło i prąd, 30-tysięcznego miasteczka czy osiedla mieszkaniowego. Również z tych samych odpadów powstaje po ich spaleniu żużel. Ten żużel pozbawiamy wtrąceń złomu metali żelaznych, nieżelaznych i po rozkruszeniu do odpowiedniej granulacji jest on również wykorzystywany jako kruszywo syntetyczne do mieszanek betonowych. Unia Europejska zobowiązała wszystkie samorządy w Polsce, aby ilość składowanych odpadów z obecnych 50% spadła do 35% generowanych na ich terenach i to już w roku 2020.